Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku programu z Jackiem Sokalem. Witam Państwa. Czy cuda są możliwe? Zastanawiamy się od paru odcinków na ten temat, w różnych aspektach oczywiście tych cudów. Opowiadaliśmy ostatnio o objawieniach. Dosyć sceptycznie się odniosłeś do objawień. Wiesz co, no ja sceptycznie się odnoszę do takich zjawisk ze względu na to, że trudno mi przewidzieć konsekwencje tego, czy my aby na pewno chcemy poznać przyszłość i tutaj rozleniwiamy mózgi i skazujemy się sami, tak, słuchając tego typu opowieści na to, że coś na pewno się wydarzy, tak? I to zaczyna się od rozleniwienia mózgu, a później od już operacyjnego rozleniwienia, czyli wszyscy siadają sobie, tak jak epoka New Age niedawna była, że wszyscy sobie siadają i czekają, tak? A, bo Mesjasz to wszystko przyjdzie i pozamiata, albo będzie Armagedon, albo będzie zbawienie, albo będzie cokolwiek, prawda? Nic nie musimy robić. A ja jestem zwolennikiem jednak mimo wszystko i po to te programy robimy, żeby ludzie ruszyli jednak z miejsca, tak? Ruszyli swoje umysły, troszeczkę je rozćwiczyli, no i zaczęli wykonywać pewne czynności. Jak już będzie myśl, no to w ślad za myślą powinien wystąpić jakiś efekt pracy, chociażby pracy nad sobą, tak? Natomiast objawienia, czy nam się to przydaje, czy nie, no są takie, które rzeczywiście może nas przestrzegają przed czymś. Ale tak jakiś większy sens, ja nie widzę w tym większego sensu. No właśnie, bo może w tym kierunku należałoby popatrzeć, że od zawsze przyroda, świat pokazywał jakieś znaki na niebie i ziemi. Mm. W różny sposób, prawda? Być może właśnie ten świat ezoteryczny, duchowy, energetyczny, poprzez tego typu jakiś błysk, tak jak na słońcu, pokazuje nam ważną chwilę dla naszego świata. No i znowu wracamy do takiej kategorii. Ludzie chcą widzieć, oczywiście to generalizacja, nie wszyscy, ale dużo ludzi, większość chce widzieć jakiś kategoryczny cud, a nie widzi tych małych po drodze, które depczą pod swoimi podeszwami. I podobnie jest z objawieniami. Chcą widzieć Matkę Boską, Krishnę, Buddę i jeszcze innych paru, podczas kiedy nie widzą podstawowych objawień, takich jak drugi człowiek, który ma im coś do powiedzenia, jak tak zwane synchronizacje w życiu, które podpowiadają, że jesteśmy na dobrej drodze. Więc znowu chcemy widzieć jakieś mesjanistyczne przesłanie, duże, spektakularne, a nie widzimy, że cuda dzieją się naokoło nas. Zdaje się, że Einstein ukuł takie powiedzenie, że życie można potraktować tylko w dwóch kategoriach. Jakby w ogóle nie było cudów, albo jakby wszystko było cudem. No i weź na przykład, no rozmawiamy sobie o jakimś tam cudownym rozmnożeniu 2000 lat niespełna temu, prawda, czy to była prawda, czy nieprawda, czy konfabulacja, czy niedokładność, czy mitologizacja, nieważne. Dla mnie właściwie powinniśmy się zająć cudem rozmnożenia w dzisiejszym kościele katolickim wobec na przykład ciągle i nieprzerwanie trwającej mody na pedofilię i homoseksualizm. Mimo wszystko cud rozmnożenia jest udowadnialny, bo mnóstwo dzieci kleru przecież żyje, tak? Może przez pączkowanie, zważając na ich posturę, się rozmnożyli. Tak, to jest kolejna, to jest cud rozmnożenia. Nie? Kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć z tobą. Zastanawiam się, czy nie w jakimś osobnym odcinku, ponieważ ten cud rozmnożenia, o którym byłeś łaskaw wspomnieć, jeśli chodzi o księży katolickich, jest faktem. Ale na przykład no, w tej samej chrześcijańskiej wierze, czyli protestanci, ewangelicy, spokojnie dopuszczają możliwość płodzenia dzieci przy pomocy swoich żon. I nie tylko, z tego co mi wiadomo. No tak, bo do tanga trzeba dwojga. Ja bym dlaczego? Poszedł jeszcze dalej, bo na przykład Żydzi w ogóle nie mieli do zaufania do rabinów czy nauczycieli jakichkolwiek, którzy próbowali im mówić, jak mają żyć, chociażby w rodzinie, skoro oni tego życia rodzinnego nie zaznali. W związku z tym, jaką wiedzę na temat wychowania dzieci czy współżycia małżeńskiego na każdym z poziomów mogą mieć
może mieć kler i udzielać porad, chociażby przed małżeńskim. Przecież to jest absolutna bzdura, chyba że rzeczywiście oni tak z bokowca poza celibatem praktykują, co oczywiście prasa huczy, Ameryka huczy, wszyscy mówią o tym, że te praktyki jednak seksualne mimo wszystko... No bo muszą być, bo to są ludzie przecież. Że też nikt nie napisał książki Życie seksualne księży. Jest życie seksualne dzikich na przykład, jest życie seksualne dla innych frakcji napisane, tak? Mamy gender na przykład, też książeczkę, która sugeruje, że mogą być inne możliwości. Zresztą nie reklamuję, absolutnie wręcz krytykuję tego typu postępowanie. To jest książka absolutnie szkodliwa, zwłaszcza, że ja nie mówię czysto teoretycznie, że bunt, bo gender, tylko jedna z moich koleżanek wobec mojego niedowierzania przedstawiła mi to coś i ja po prostu nie dowierzałem, że takie skrzywienie jest dopuszczalne drogą oficjalną. No i teraz mówiąc dalej, no oczywiste jest, że kler musiał zastosować celibat, no bo tam było zbyt dużo podziału. Ochrona majątku. Tak. Ale myślę, że nie powinniśmy zajmować czasu w programie, bo to jest dla naszych widzów oczywiste, przynajmniej tych myślących, a jak nie, to nie mają tych wieści, to trzeba poszukać, dlaczego ten celibat został wprowadzony i tych uzasadnień się dogrzebać. Natomiast to, że rzeczywiście ten cud rozmnożenia wśród kleru jest, no to jest. No. Jest i już. Jest i już. No. Po prostu gdzieś tam biologia funkcjonuje. Co, trudno by było się spodziewać, że oni tą biologię sobie co? Utną, poprzecinają, powstrzymają czym? Wydaje mi się, że to taka mocna pruderia, tak jak w przypadku chociażby wielkiej afery wśród ministrów rządu, którzy sobie przyznają raz na jakiś czas kolosalne premie w postaci na przykład 60 tysięcy złotych rocznie, zamiast oficjalnie podwyższyć sobie pensję, bo wtedy jest to oficjalna droga, tak? Zarabiam nie 12 tysięcy, czyli mniej niż prezydent Jawora na przykład, a jestem ministrem odpowiedzialnym w rządzie za coś tam, tylko zarabiam 30 tysięcy złotych. Tak samo tutaj powinni oficjalnie w końcu przyznać, że proszę bardzo, jest możliwość poślubienia kobiety. Wiesz co, co do komentarza na temat naszych ministrów i innych ministrantów, oni absolutnie nie zasługują na te pieniądze i jeżeli robi się jakieś gazetowe afery o kominach zarobkowych, czyli pokazuje się wykres słupkowy, że prezesi tyle, a tamci tyle, a ten malutki jest tyle, tak? No to w takim układzie, gdzie tu jest jakakolwiek sprawiedliwość społeczna, zwłaszcza, no tak, że, też polityka, że oni wprowadzają ustawy w ogóle nam szkodzące jeszcze i my im za to płacimy premię, bo to przecież z koszyka naszych podatków idzie, prawda? Tak. Natomiast jeśli chodzi o kler, no tu też musimy wspomnieć o tym, że tutaj takie kominy występują. I mimo tego, że oni sobie wygodnie żyje, na co wskazuje i, jak wspomniałem, ich postura, chociaż z tym pączkowaniem, to jak wiemy, ssaki rozmnażają się inną drogą. Z drugiej strony oni przecież walczą o utrzymanie pewnego przedsiębiorstwa. To jest przedsiębiorstwo, które działa od XVI wieków, jak widać, dość efektywnie. I nie zamierza się jakby tej pozycji swojej rynkowej pozbyć. No, tak? A mimo to my dalej, mimo tego bogactwa, obserwujemy tego typu zjawiska. Szaleje jakieś tsunami, wylewa Huang Ho, jest jakiś wicherek, który zniszczy jakieś miasto, czy chociażby trzęsienie ziemi albo wybuch wulkanu, to tego jeszcze nie. No i co się dzieje? Dzieje się tak, że my płacący podatki regularnie, my naród, składamy się, zabieramy kocyki, ubranka, misie, płacimy jakieś pieniążki różnym fundacjom, gdzie nie do końca mamy kontrolę nad tym, którędy te pieniądze przepływają i w wielkim współczuciu ofiarujemy tym powodzianom, tym pogorzelcom jakieś tam dary, w tym także pieniężne. Co robi papież w tym czasie? Błogosławi. On się modli. On wśród tego złota, ktokolwiek był w Watykanie,
to wie, to robi wrażenie, on wobec tego całego bogactwa, on się modli. On nie jest w stanie pomóc. No, ale to robi cudowną rzecz, bo z naszych rozmów wynika, że jakakolwiek modlitwa, czyli nie, energetyczne przesłanie pozytywne dla kogoś, przynosi pozytywny skutek. No tak, niechże pokaże ten skutek. Wykonuje swoją robotę. Ale ja znowu będę wracał uparcie, z uporem maniaka do tego, że ja wolę po efektach. No więc niechże tenże miłościwie panujący papież pokaże efekty tych swoich modlitw i wskaże tego, któremu się ten cud Pogorzelcowi czy Topielcowi wydarzył, tak? W wyniku jego modlitw. No tak, no mogliby no, uchodźców przyjąć. Mają komisję, mają... tak. Ciekawe. Papież no namawia... Ty, ale ty, Watykan przecież... jest wolny, czy nie? Tak, w Radzie Bezpieczeństwa. A Schengen jest? No, no widzisz, tak. No widzisz. Tak, właśnie tu też jest ciekawy temat do nawiązania, że oczywiście wzbudza się w nas litość, pokazuje się wojnę w Syrii i tak dalej. Czy się pokazuje uczciwie, czy nie, ja nie wiem. W każdym razie kiedyś rozmawiałem z wysokim stopniem oficerem w Legii Cudzoziemskiej. I tak z głupia Franc zapytałem go, ale to wróciłeś teraz tam z tego Bliskiego Wschodu, mówisz, że granaty wybuchają, ale ta wojna, co tam nam pokazują w telewizorni, to ona tak wygląda? I on ze śmiertelną powagą, tak jak wcześniej nieźle się bawił, najwyraźniej w moim towarzystwie, w co wątpię, mówi, nic nie jest tak, jak wam pokazują. Nic. Więc dlaczego ja mam wierzyć tym przesłaniom telewizyjnym, że tam w ogóle jest wojna? Nie mówię, że nie jest. Daleko posunięta obserwacja. Może jest, ale moje zaufanie względem tych obrazów telewizyjnych tak dalece spadło, że po prostu, no nie wiem, może bym chciał pojechać i zobaczyć. Czy to rzeczywiście istnieje. Ale to, co widzimy, rzeczywiście nagrane telefonami komórkowymi czy amatorskimi kamerami na ulicach Niemiec, Francji, Grecji, to już daje jakiś element orientacji w tym temacie, ponieważ ci ludzie nie mają żadnego interesu w tym, żeby te obrazki pokazywać nam. Mm-hmm. Oni się żalą, że Grecy są okradani, tak? Bo ci muzułmanie najwyraźniej płynąc przez te Morze Śródziemne wygłodnieli, więc szukają jedzenia. Prawdopodobnie też odwykli od kupowania, w związku z tym biorą sobie, zaglądają do lodówek tych Greków, prawda, zabierają im żarcie. No, taki ma być porządek? I teraz zabierają tym biednym. I znowu ten biedny jest łajany, a ten bogaty stoi na balkoniku opływając w złoto i się modli. No to niech on przyjmie te 10 tysięcy na przykład proponowanych dla nas uchodźców i niech ich wykarmi po prostu. No szczególnie, że ostatnio powiedział, że niepomaganie chrześcijanom, nie przejmowanie ich pod swój dach. Chrześcijanom? Chrześcijanin, który nie pomoże uchodźcy, nie przyjmie go pod swój dach, no jest zaprzeczeniem nauki Chrystusa. No to niechże pokaże przykład. Tak. Niech plebanie zapełnią się, skoro już mamy taki układ i chcą nam koniecznie wcisnąć tych muzułmanów, no to niech pokażą przykład. Proszę, po owocach. Tak. Któż miałby być lepszym przykładem? To byłby cud dopiero. Kto ma być lepszym przykładem tego wzorcowego chrześcijanina, jak nie głowa tego państwa watykańskiego, jakże nie wikary, proboszcz i inne tam mają stopnie wojskowe jeszcze, nie znam ich wszystkich, to oni powinni to zrobić, pokazać, popatrzcie, my ich tutaj karmimy własną dajemy pierścią, przykład. Tak, dajemy przykład, dajemy im na bilet tramwajowy, dajemy im pracę, mają michę, nie kapie im na głowę. Tak. No, zróbcie to wam uwierzymy. To samo politycy. Chcecie tak decydować za nas, że wśród nas jest towarzystwo, które adoptować się absolutnie nie ma zamiaru, nawet z deklaracji, a co dopiero z praktyki, bo to już widzimy za zachodnią naszą granicą.
to proszę bardzo, niech minister taki, siaki, owaki przyjmie pod swój dom, wykarmi, niech okaże tą chrześcijańską pokorę i jeszcze niech go zewangelizuje, niech spróbuje. No bo to... no, myślę, że dla sporej większości... I to byłby cud. Skończyłoby się to źle, biorąc pod uwagę fakt, że no zdecydowana większość Polaków jednak woli nie oglądać uchodźców na terenie swojego podwórka czy u sąsiada. No to jest, wiesz, rozwiązanie na to. Nie wiem, czy ustawowe, nad tym należałoby pomyśleć, ale dla ludzi takich po prostu, chodzących po ulicach, którzy nie wierzą w chrystianizację tych ludzi, nie wierzą nawet w adopcję, że oni w tym społeczeństwie chcą się zasymilować z nim, zacząć tak jak my pracować normalnie, zapomnieć o tym wyznaczniku religijnym, który staje na początku, a cała reszta jest po tym, prawda? Czyli wszystko jest prowadzone przez pryzmat wiary, każdy rodzaj działalności. No to jeśli sobie nie życzycie, to absolutnie odradzam jakąkolwiek przemoc, ale możemy dokonać chrystianizacji. Jako że na stołach ofiarnych chrześcijaństwa pije się krew, no to weźmy z rzeźni po prostu trochę krwi wieprzowej i możemy ich ochrzcić. I zobaczymy, czy tak chętnie będą do naszego kraju przyjeżdżać. No, okrutnie. Strzykawka wystarczy, 20 groszy w aptece, trochę krwi zmieszanej z wodą i będziemy pryskać ich krwią, będziemy chrzcić i adoptować ich na siłę. Oni chcą zmienić nasze kraje kultury łacińskiej, było nie było, na swoją kulturę bliskowschodnią, nie chcą się adoptować, wręcz deklarują tą zmianę. Mało tego, w odezwie takiej internetowej jest groźba, że my was załatwimy, mówią muzułmanie, nasieniem, tak, spermą was załatwimy, że za dwa pokolenia nie będzie w ogóle białych ludzi. No to jeżeli my chcielibyśmy, bo akurat podoba nam się uroda słowiańska, osławiona zresztą, obronić te wartości akurat czysto materialne, tak, w ciałach, no to proszę bardzo, no, nie ma to nic wspólnego z przemocą. Trzeba mieć po prostu 100 zł w kieszeni na pralnię, w razie czego sąd rozstrzygnie na korzyść oczywiście oblanego, ochrzczonego, tak, neofity, że trzeba mu wyprać tą odzież, tak jak jest to w przypadku kierowców. Nie wiem, czy wiecie, kierowca przejeżdżając przez kałużę, jeżeli ochlapie przechodnia, a przechodzień jest w stanie udowodnić, że to ten samochód i ten kierowca, idzie do sądu i sąd zasądza, że albo odkupienie odzieży, jeśli się nie da, albo pralnia pokrywa koszt tego prania kierowca. No, w związku z tym ja jestem na przykład gotowy pokryć koszt prania, jeżeli bym gdzieś zafarbował komuś, prawda? Jest sposób? Jest, prosty. W tak uroczy sposób zbaczasz z tematów, no, że wiesz, no, nie mam musimy, siły ci przerwać. No tak, ale widzisz, no chrystianizacja, no tutaj namawiają nas, zacząłeś ten temat, no to bądźmy konsekwentni. Ja, jak wiesz, nie jestem wyznawcą w ogóle żadnym, ale i zarzuca mi się często, że zbyt ostro podchodzę do tematu, no ale czyż niekonsekwentnie w związku z tym, no to chrześcijanie, nie chcecie zatracić swojej wartości, proszę o nią zadbać. A to jest jeden ze sposobów. Nieinwazyjny, nikomu nie robiący krzywdę. Natomiast inwestycja tam, powiedzmy, na pralnię nie jest specjalnie jakby bolesna dla kieszeni. Pozostańmy przy chrześcijaństwie w takim razie jeszcze. I na koniec zastanówmy się, czym są relikwie według ciebie? To jest bardzo ciekawy przemysł, który powstał no, w wyniku zapotrzebowania oczywiście na pieniądze w kościele katolickim, no bo jak każda struktura musi się rozbudowywać, tak? Ona musi mieć zasilanie jakieś. No i w pewnym momencie zauważono, że autorytet kościoła katolickiego, a w każdym razie rzymskiego, na tyle urósł, że bandyci, przestępcy jacyś, królowie, magnaci i tak dalej, niech no, byli mocno uzależnieni od tego. Władza królewska była uzależniona od namaszczenia Watykanu, prawda? No to, bo to była władza od Boga. No jasne. Sam Bóg przyszedł i nałożył koronę.
Więc żeby uniknąć takiego grzechu jakiegoś ciężkiego, żeby zmazać swoje winy, oczywiście element spowiedzi tutaj wynaleziono, ale on był darmowy, więc działalność charytatywna Kościoła musiała pójść troszeczkę innym torem. Okazało się, że za cięższe przewinienia lub też w zależności od rangi tego przestępcy należało wykupić taki odpust zupełny. Też ciekawe w ogóle, taki zlepek słowny, odpust zupełny, czyli wszystko, cokolwiek można było, to się odpuszczało w wyniku zakupu jakiegoś tam... Zamiędzy. Tak, gwoździa 200 z krzyża, tak, gdzie ikonografia przedstawia 3 gwoździe, okazuje się, że jest ich 200-300. Tak, podobnie jak drzask z drzewa, z drewna. Okazałoby się, że można, zlepiając je do kupy Arkę Noego, wybudować. No, tak. Czy też do takich absurdów dochodzi, jak pokazano nam w filmie humorystycznie naszym polskim, że sprzedawano również szczeble z drabiny, która się przyśniła komuś tam na pustyni. Tak? Więc tych szczebli oczywiście mogło być dowolnie dużo, bo jak wiadomo, sen pozwala na pewne rozszerzenie spektrum postrzegania. Tak. No, sama spowiedź, jeśli już zacząłeś, temat spowiedzi miała charakter czysto informacyjny. Nie należy o tym tak zapominać. Później taki ksiądz szedł do swojego kumpla, pana na roli, i mówił: słuchaj, okrada cię Jasiek tam z Czarnkowa już 3. rok, a ty nic nie robisz. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo w tej chwili, kiedy wszyscy szaleją i chronią dane osobowe, to my chętnie idziemy do jakiegoś kiosku z kratkami i dajemy wrażliwe dane na tacy komuś, kto może dowolnie tym dysponować. Oni się oczywiście zasłaniają, bo gdyby na twoim miejscu siedział Klecha, tak, to by się zasłonił, tak jak przed chwilą zacytowałeś, tajemnicą spowiedzi. No, tak, ale... jak jest tajemnica lekarska. No, ja bym nie był aż tak brutalny w tym kierunku. Przy czym lekarze z tego, co wiem, są bardziej subtelni w zagadnieniu, natomiast z Klechami nie wiadomo, jak jest. Tak? Niby nic nie wypływa, ale gromadzenie danych jest. Tak? Teraz też się gromadzi dane. Z jednej strony chroni się, prawda, nas, że trzeba podpisywać zgodę na przesłanie tego, tamtego, zgoda marketingowa i różne rzeczy. Z drugiej strony dzwonią do nas telemarketerzy i od razu mówią na wstępie: wspomnę tylko, że rozmowa jest nagrywana. Ja zazwyczaj odpowiadam wtedy: jak to tylko? Jak to tylko? To jest aż. A ja sobie nie życzę, żeby mnie nagrywano, jeśli ja tego nie nagrywam, prawda? I teraz to, co jest oficjalnie, no bo te telemarketerzy oczywiście muszą to zrobić, tak? Mają to w grafiku, czytają i mówią. Natomiast mnóstwo naszych rozmów jest nagrywanych i gromadzone są te dane w olbrzymiej ilości, no tak, bez naszej zgody. To znaczy, dlatego, jest wymagana zgoda, czyli zawsze podają, jeśli nie zgadzasz się na podsłuchach, tak? Na taką rozmowę, no to po prostu się rozłącz. No to, tu mówisz o telemarketerach, ale to ja sobie nie wyobrażam za specjalnie tego rodzaju podsłuchu, że wiesz, odbierasz telefon, siara, dzień dobry, komisariat policji, czy tam jakieś inne WSI, czy coś, rozmowa jest nagrywana, bo to przypomina troszeczkę farsę też z polskiego filmu Rozmowy kontrolowane, tak? Gdzie jedząc kanapkę w budce, oczywiście to jest przerysowanie, ale my jesteśmy podsłuchiwani, jesteśmy nagrywani, w naszych telewizorach montowane są kamery, które teoretycznie są od tego, żeby delikwent przed programem, bądź co bądź i tak coraz gorszej jakości, nie zasnął. Tak? I one detektują ruch, czyli jak gość, który ogląda, zasnął, no to na ekranie telewizora wyświetla się, że jest jakaś bezczynność i telewizor za 30 sekund się wyłączy, no niby to w oszczędności prądu. Tak jakby ci producenci rzeczywiście byli zainteresowani tym, żeby prądu szło jak najmniej. No to przecież to jest już grubymi nićmi szyte, ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. A tam jednak mimo wszystko jest kamera. I skąd macie pewność przy telewizji kablowej, że tam nie idzie sygnał i
wasze życie intymne na przykład nie jest w jakikolwiek sposób gromadzone w postaci dokumentu. No tak. Skąd ta pewność? Zmieniono, przepraszam cię, ostatnie zdanie. Zmiana telewizji nadawanej falą radiową na telewizję kablową jest kompletnie nieuzasadniona. Ja co prawda nie mam od 2 dekad telewizora, ale jak przychodzę do rodziców i patrzę na jakość tego obrazu, to jest absolutnie nie do przyjęcia. Był dużo lepszy, kiedy była telewizja antenowa normalnie. Więc po co to zmieniono? Dlaczego? Okej, okay. Tym sposobem z cudów nadprzyrodzonych przeszliśmy do cudów obserwacyjnych. A później jest cud, tak? Wszystko wiedzą o wszystko mnie. Wiedzą. Wszystko wiedzą. No ja niestety wiem, Jacek, że musimy się pożegnać dzisiaj. Jak to dzisiaj? No dzisiaj. Pogadamy sobie jeszcze? Pogadamy sobie jutro, następnym razem. Dobra. Dzięki. To czekam. Dzięki. Jacek Sokal, Janusz Sadza. Do zobaczenia. Dziękujemy bardzo. Na razie.